Witam, majorze. To jest filmik dla ciebie. Tą kartkę napisałam dla ciebie, ponieważ chciałam cię oznajmić, jak bardzo cię kocham. Tak, to prawda. Zakochałam się w tobie, kocham cię. Zostawiam ci to. Pachnie moimi perfumami. Jest tutaj odciśnięte moje usta. Proszę, żebyś pokazał tutaj. Ja tutaj zostawię to pod poduszką dla niego specjalnie. Tak? Wszystko jest ujęte. Jest tutaj dla majora od twojej kochanej Claudii. Wszystko się zgadza, tak? Dobrze, w takim razie chciałabym powiedzieć bez żadnych... bez ściemy, tak? Majorze, zakochałam się w tobie. Chciałabym być z tobą. Jednakże bardzo zawiodłam się na tobie, ponieważ olałeś mnie. Nie wiem, co teraz robić. Krzysiek mnie tutaj bardzo dobrze ugościł. Jestem tutaj, bardzo miło spędzam czas z Krzyśkiem. Tak? Wiecie, wszystko jest elegancko. To jest śmiechu warte, że jego tutaj nie ma. Ogólnie. Ogólnie, tak? Tyle czasu poświęciłaś czasu? Tyle czasu poświęciłam. Tyle czasu tutaj jechałam z Anglii, specjalnie ze Swindon dokładnie, do Białego Stoku, tylko dlatego, żeby odwiedzić majora. Okazało się, że go nie ma, ponieważ oczywiście major gdzie jest? Wybył. Gdzie? Do lasu. Tak, proszę państwa, skandal. Skandal i po prostu to jest niedowierzanie. To jest śmiechu warte. Po prostu skandal. No skandal, skandal. Ja, Klaudio, zawsze mówię, przepraszam, że przeryłem. On powinien być z tobą, a nie... Tak? Ani dzieciom po lasach latać. Tak, oczywiście. Zgadza się z tym? Oczywiście. Bo jak ty jego kochasz z całego serca, to on powinien być z tobą. Oczywiście. Przy tobie być. Oczywiście. Przy mnie. Ja tutaj dla niego przyniosłam ciasto. Już od tygodnia tu już leży, dla niego czeka. Ja już tu przysłałam wcześniej pocztą, żeby on tu zjadł. Ciasto czeka, już twarde. No, widzi pan, akuratnio. Proszę bardzo. Nie moja wina. A ja mówię, że tłumaczę mi o Klaudio. Nie, oczywiście, wie pan, że człowiek kocha, to się wini, tak? Słuchaj, jak ty jego kochasz, jeszcze ci mówię, w pierwszym części powiedziałem, wy jesteście osobami... Przeznaczeni. Przeznaczeni i dorosłymi. Sobie, jak powiedziałeś, przeznaczeni i tak dalej. I ja jego nie przyciągnę do ciebie, Klaudio. Oczywiście, chcesz, panie Krzyśku, chcesz iść do lasu, tam do jego, szukaj. Gdzieś i koniec, bo wiesz, ja nie będę jego ciągnąć do ciebie, a ciebie do jego. Jesteście, tak jak powiem, przeznaczeni, dorośli osoby. Co chcesz, to rób z niego. Wie pan co, ale to jest najgorsze, wie pan co? Jest najgorsze to, że ja przyniosłam tak, sałatkę bożą. Śledziki boże. Śledziki boże jedne, śledziki boże drugie, śledziki kole bożą, walentajsa bożego i nic nie jest docenione. Wie pan co, nic nie jest docenione. A to prawda, że ty, jeszcze raz powtórzę, powtarzałem w pierwszej części, mówiłem, to prawda, że ty wysyłałeś, słyszałem tak, listy, pocztu. Listy, paczki chciałam wysyłać, wie pan co, chciałam mu wysłać w końcu, no nie wiem, hantle boże, on tam kupił sobie odżywkę, mówił, że będzie ćwiczył, myślałam, że on to dla mnie robi, że on będzie ćwiczył, że on będzie chciał mi się podobać, że on będzie miał masę mięśniową, jakąś tutaj, wie pan, a on tylko tutaj to, o, tu, a, tutaj, on tylko grzybki boże, maślaki boże, to jest śmiechu warte, ogólnie, dziękuję. Poszło. Dzień dobry. Ja tutaj leżę sobie, jestem Boża. Boża. Majorowa? Boża. Bożena Boża. Boża. Ogólnie. Ogółem. Klaudia Boża. Nie, proszę państwa, to nie będzie. Ale majorowa wiesz, jest. Majorowa. Proszę bardzo. A co ty robisz, Klaudio? To nie są takie fikcje. To nie są fikcje. To ogółem. A co ty robisz, Klaudia? Majorę czapkę nakładasz? Nie. Co, ty jego tak kochasz? Ja jego kocham. Nad życie.
I co? To nie są żadne żarty. I co? Czapki jego nakładasz? Tak, bo major zawsze powtarza, że on fikcja tutaj. Fikcja, propaganda. Fikcja ogółem. Na tym kanale państwo tego nie znajdą. Tu jest ogółem prawda Boża. Prawda Boża i tylko prawda Boża. Stroi się dla majora, tak? Tak. Ja tutaj czapeczkę poprawiam, włoski szykuję dla niego. Proszę spojrzeć. Ogółem zobaczyć tutaj na majora miejscu ogólnie. Zaszczyt. O. Ogólnie kartka Boża dla majora od twojej Klaudii. Proszę tutaj nie sugerować się jakimś nazwiskiem, jak nie wiem, Kobra Boża, Kobra od Tegera i Bonzo Boża. Nie, ja pierwsze słyszę. Nie. Klaudia napisane, tak? Tu napisane jest. Dla kogo? Dla majora? Majora od twojej. To pokaż, Klaudio. Klaudii. Klaudii. Tak, zgadza się. Od twojej Klaudii. Tak, to jest napisane tutaj właśnie. I panie. O, ale pachnie. Ogółem. Pachnie. Ogółem tutaj jest nie żadna ściema. Tu jest wszystko zostawione. To jest majora, tak? Tak. Tutaj. Tu. Zostawione. Tak, proszę państwa, tu nie ma żadnej ściemy. Tu są sosy Boże. No tak, major pysznie je codziennie i ja akceptuję to. Major pysznie je. Ketchup. Sarepska, wszystko pod stołem. Major pysznie je codziennie, on potrzebuje tego. Tutaj jest sarepska. O, widzisz? Major pysznie je i on major pysznie pachnie nawet. Cień Sport, 48 godzin. Po niemiecku. Nie wyraźnie napisane, nie będę czytać. Ale jak najbardziej. I co, nie zejdziesz, Klaudio, z tego łóżka? Ja się stąd nie wyniosę. A ile będziesz czekała na majora? Ja będę czekać na majora ogółem. To śmiechu warte, że jego tutaj nie ma. Śmiechu warte ogółem, ja tutaj nie będę czekać wieczność. Ja... Wie pan co? Ja tutaj jestem. YOLO. Dziękuję. Pozdrawiam panów. Poszła. Dzień dobry, widzisz? Ogólnie nie ma się to tutaj bulwersować, bo ogólnie żądło Boże czekało. A gdzie czeka teraz? W lesie, proszę bardzo. Ogółem, i tyle bym chciała powiedzieć, tyle mam do powiedzenia. Ogółem, podpowiedź. A ty jutro pójdziesz szukać majora swojego narzeczonego? Ale gdzie? No, nie wiem, może do lasu, bo jak on w lesie jest, to może do lasu, co? To znaczy, pójdziesz. Ogółem dla mnie to śmiechu warte. Tego chciałam tyle dla was powiedzieć, bo ja ogólnie bym chciała pysznie zjeść. Już druga kolacja tutaj dla mnie się szykuje. Nie mogę pysznie zjeść, a majora nie ma. A wie pan, tutaj no pysznie zjeść może tylko jeden. No nie ma dwóch, żeby nagrać. A ty, Klaudio, przepraszam, a ty oglądasz jego filmy, jak on robi pyszne obiadki, jak wszystko? Wie pan co, to właśnie jest to. To właśnie jest... Z tego się zakochałaś? Nie, właśnie nie. To jest właśnie to. To jest właśnie to. To jest taki chwyt marketingowy. To jest ogólnie taka sytuacja, że... Ogólnie to jest tak właśnie, że ja robię to wszystko. To ja nagrywam tutaj ogółem. Pierdolisz już, Klaudia. Już nie. Już nie.
że...